Proszę Państwa, w życiu nie myślałem w 97 roku, kiedy miałem jakimś darem nieba możliwość spędzenia półtora dnia w towarzystwie Michaela Jacksona, zresztą również Czesława i jeszcze kilku fajnych osób, że po latach będę stał tutaj na Agricoli, na tym rondzie otwierał wspólnie z Państwem wystawę Michaela Jacksona. Na dodatek, że zostanę jeszcze kiedyś dyrektorem muzeum i że w ten sposób jakby połączę się z Markiem Kwiatkowskim, który też tam wtedy z nami był. To wszystko jest tak niezwykłe, a zawdzięczamy to osobie Michaela Jacksona i od razu chciałbym Państwu powiedzieć i potwierdzić to, co mówił Czesław, że wszystko, co było przeczytane z tego tekstu przez te półtora dnia wydało mi się absolutnie prawdziwe. To był człowiek tak niezwykłej skromności, takiej pokory, łagodności, takiego wyciszenia i tak nieżądający niczego, nieoczekujący jakiegoś specjalnego traktowania i tak delikatnie odnoszący się do innych osób. I to tak wielce stało w sprzeczności z tym obrazem medialnym, który gdzieś tam mamy w głowie, kiedy mówimy o Michaelu Jacksonie. Ale po co on do Polski przyjechał? Przypomnę to. Michael Jackson chciał utworzyć taki rodzinny park rozrywki w Polsce. I to prowadziło w jakimś sensie też do tego, że ja się w to wszystko wmieszałem, bo jako byłego generalnego konserwatora zabytków zapytano mnie, czy jest takie miejsce w Polsce, gdzie taki rodzinny park rozrywki mógłby powstać. Ale musi być bardzo duże. No przecież nie może być to mały dwór, park i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy zaproponowałem, że jest takie miejsce w Polsce, które jest 3 razy większe niż Zamek Królewski w Warszawie, którego elewacja główna ma 213 metrów. I to jest Pałac Opatów Cysterskich w Lubiążu koło Wrocławia. Pusty, do dzisiaj zresztą niezagospodarowany. I przygotowałem taki mały leaflet. Michael Jackson zdecydował, dobrze, to tam polecimy. I polecieliśmy z Warszawy do Wrocławia i potem z Wrocławia helikopterem do Lubiąża. Wylądowaliśmy na takim boisku szkolnym, gdzie tłumy ludzi nie pozwoliły w ogóle, żeby wysiąść z tego helikoptera. Było tam coś niezwykłego. I pamiętam, jak weszliśmy do tego wspaniałego obiektu i tam jest taka cudowna sala balowa. Jeśli Państwo byliście w sali balowej w Zamku Królewskim w Warszawie, pamiętacie ją na pierwszym piętrze, tę wielką główną salę, to tam w Lubiążu jest 3 razy większa, może 4 razy większa. Jest czymś niezwykłym dziełem architektury barokowej. I jak Michael Jackson tak wszedł, tam stanął jak wryty, popatrzył w koło i zaczął śpiewać. Zaczął sobie śpiewać coś a cappella po prostu, bez słów. Jakąś melodię i po chwili mówi tak, nadaje się, to pięknie brzmi. I takich chwil, takich spotkań było co niemiara. A potem byliśmy tutaj w Łazienkach Królewskich i też uczestniczyłem w tych wszystkich wydarzeniach. Na szczęście dopatrzyłem do tego, żeby mnie nie było na żadnym zdjęciu, ponieważ skromność może jest tą cechą, która warta jest kultywowania. Proszę Państwa, jestem bardzo też szczęśliwy, że możemy po raz któryś już w ciągu tych ostatnich 3-4 lat otwierać wystawę fotograficzną we współpracy z Czesławem Czaplińskim. Przez te wszystkie lata, nie wiem ile było tych wystaw, ale no sporo, mogę powiedzieć, że Czesław. Tak, mogę powiedzieć? Bardzo. A chcesz to usłyszeć? Bardzo. Proszę, jesteś fotografem królewskim. Naprawdę fotografem królewskim. Co to oznacza? To oznacza, że możesz w Łazienkach prowadzić cykl Artyści w Łazienkach i zapraszać tutaj, dokumentować życiorysy wybitnych ludzi kultury, sztuki z Polski i nie tylko z Polski, Polaków, Rosjanów po całym świecie. Także Czesławie, bardzo Ci dziękuję za ten ostatni projekt Michael Jackson w Łazienkach Królewskich. Jakoś, jak tak patrzę na Państwa, to myślę, że to właściwie my, to trochę starsze pokolenie, chyba tak kochamy tego Michaela Jacksona, bo nie widzę tu moich dzieci, nie widzę tu moich wnuków, więc oni pewnie są już gdzieś w innym, troszeczkę w innym stylu może. Życzę Państwu bardzo
miłego wieczoru i korzystając z okazji zapraszam Państwa za jakąś godzinkę, półtorej na taki wieczorny spacer Aleją Chińską, która oświetlona jest lampionami chińskimi. To jest taka namiastka Festiwalu Lampionów Chińskich. Też mamy wspaniały ogród chiński otwarty dosłownie miesiąc temu. Tutaj zaraz po prawej stronie jest naprawdę, naprawdę piękny. No i na koniec jeszcze muszę powiedzieć, jest tu gdzieś pani Magdalena, nasz szef ośrodka edukacji, że trwa teraz w Łazienkach Festiwal Edukacji przez całe dwa tygodnie, więc jest wiele wspaniałych, bezpłatnych zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów, matek, dziadków, wnuczków i dla wszystkich grup społecznych zapraszamy Państwa. A są w tej chwili najbliższy weekend też Europejskie Dni Dziedzictwa. No i jest to taka okazja, żeby troszkę pochylić się bardziej i zobaczyć, jak to dziedzictwo dalekie i to dziedzictwo bliskie tworzy naszą tożsamość i powoduje, że nasze życie jest chyba bogatsze, piękniejsze. Może przez to stajemy się też lepsi, wrażliwsi, bardziej fajni. Bardzo dziękuję, że Państwo przybyliście i bardzo dziękuję Ci jeszcze raz, Czesławie, za przygotowanie tej wystawy.